A więc chcesz kupić samochód. No pewnie, że chcesz kupić samochód. Kupowanie samochodu to jedna z najfajniejszych rzeczy w życiu, jakie mogą się zdarzyć. Dlatego najlepiej podejść do tego dobrze od samego początku, żeby nie było tak jak w starym polskim przysłowiu, że właściciel samochodu cieszy się dwa razy. Pierwszy raz jak go kupuje, a drugi raz jak go sprzedaje. Najważniejsza jest świadomość po pierwsze podejmowanej decyzji i rozpoznania własnych potrzeb, czyli tego tak naprawdę co chcemy. Czy chcemy mieć samochód sportowy, czy chcemy mieć samochód rodzinny, czy chcemy mieć SUV-a, kabrioleta, obojętne. Musimy przede wszystkim sami siebie o to zapytać. Co będziemy z tym autem robić, do czego ma nam służyć. Zadajmy sobie to pytanie w tym całym procesie i starajmy się od niego maksymalnie wyłączać emocje, bo one są przeważnie zazwyczaj w takiej sytuacji złym doradcą. Wiadomo, że samochód jest wciąż rzeczą dość kosztowną, wciąż rzeczą dość drogą, a w przypadku, jeżeli się kupuje pierwsze auto, i tak patrzę tu na ciebie, gościu, który chcesz kupić pierwszy swój samochód, zastanów się, zanim to zrobisz i zastanów się, jak to zrobić i tak naprawdę z czym się to wszystko je. Zakup samochodu, a w szczególności samochodu używanego, to proces, w którym im bardziej się zaangażujemy, im bardziej będzie on z naszej strony przemyślany, tym lepiej, bo pozbędziemy się ukrytych czynników czy kosztów, które potem mogą pojawić się znikąd i mówiąc nieładnie, ugryźć nas w dupę. Zastanówmy się więc, jakie są dodatkowe koszty takiej operacji i w krótkiej perspektywie, czyli zaraz przed i po zakupie, jak również w dalszej perspektywie, czyli po prostu użytkowania pojazdu w czasie, który sobie zaplanujemy, 3, 5, 8, 10 lat, czy do śmierci technicznej. Więc po pierwsze tak, zdecydowaliśmy się na zakup samochodu. Dobrze jest się zaopatrzyć w raport winowy lub cokolwiek, co będzie w stanie dać jakąś historię tego samochodu. Oczywiście im starsze samochody, tym trudniej. Raporty winowskie nie zawsze są dokładne, natomiast dają nam jakąś bazę na to, żeby spojrzeć na samochód i zobaczyć, czy był on kradziony, czy nie wiem, może ma taksówkarski przebieg, albo coś z nim jest nie tak. Nie polegajmy na tym w 100%, nie są to bazy nieomylne, wiele rzeczy w nich nie ma, wiele rzeczy w nich nie jest zgłaszanych, natomiast warto taki raport sobie po prostu załatwić. Kolejną rzeczą, jaką powinniśmy wykonać, jest obejrzenie tego samochodu na stacji diagnostycznej jeszcze przed dokonaniem zakupu, przed przekazaniem pieniędzy w zamian za dowód rejestracyjny i auto. Po pierwsze dlatego, żebyśmy wiedzieli, że wyjeżdżamy sprawnym technicznie samochodem i nic nam się nie stanie po wyjeździe z podwórka kontrahenta czy z placu komisu, a po drugie dlatego, że mogą wyjść różne rzeczy zawsze, tak? Diagnosta będzie w stanie ocenić stan podwozia, stan progów, stan podłużnic, stan zawieszenia, stan hamulców, rzeczy, które są najważniejsze ze względu bezpieczeństwa jazdy. Jesteśmy na etapie auto sprawdzone, mamy pojęcie mniej więcej o jego historii, zakupiliśmy samochód, więc teraz są kolejne rzeczy. Przede wszystkim podatek od zakupu, czyli tak zwany druk PCC. I to jest koszt kolejnych 2% wartości samochodu. Czyli w aucie wartym 50 tysięcy mamy do czynienia z kosztem kolejnego 1000 zł, który musimy od razu na wstępie wysupłać. Następnie dobrą praktyką jest zrobienie serwisu po zakupie samochodu. Czyli żebyśmy wiedzieli, że tak rozpoczynamy cykl eksploatacyjny naszego auta od wymiany olei, filtrów, może świec, jeżeli będzie taka konieczność, czy paska rozrządu, jeżeli już jest najwyższy na to czas według danych producenta. Następną rzeczą, o jakiej musimy pamiętać, no to jest oczywiście koszt ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia jest to koszt roczny, który również stanowi koszt naszego posiadania auta. Ponadto są to tradycyjne koszty utrzymania, czyli przeglądy rejestracyjne, znowu koszt coroczny, serwisy interwałowe, czyli oleje, filtry, świece, paski i tak dalej, wymiana elementów eksploatacyjnych, czyli takich, które po prostu zużywają się normalnie na co dzień, czyli klocki, tarcze, amortyzatory, inne elementy zawieszenia, no i opony oczywiście, tak, no bo musimy mieć opony letnie, zimowe. Jeżeli nie mamy zimowych opon, znowuż jest to dla nas kolejny koszt do poniesienia przy zakupie samochodu najdalej w momencie zmiany pory roku. No i oczywiście musimy gdzieś policzyć, ile
mogą nas wynieść doraźne usterki, które w aucie mogą się zdarzyć, tak? No bo wiadomo, kupujemy samochód z dobrą wiarą, zakładam, że z taką samą dobrą wiarą jest on nam sprzedawany, ale to jest tylko maszyna, mogą się z niej zdarzyć różne rzeczy. Niektóre samochody trapią typowe usterki, a czasem wyskoczy coś nieprzewidzianego. To też może się zdarzyć. Musimy gdzieś sobie jakiś budżet na to zawsze w ciągu roku założyć. Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę i która dotyka nas praktycznie codziennie, jest spalanie tego auta. I tutaj wiadomo, oczywiście w zależności od naszych preferencji możemy wziąć V8, która będzie paliła 10, 15, 20 litrów na setkę, albo zależy nam na czymś, co nam da komfort jazdy przy niskim zużyciu paliwa. Hybryda, coś z małym silnikiem. Tutaj znowu jest kwestia preferencji, ale znowuż przy pewnej ilości kilometrów w ciągu roku jest to nasz koszt posiadania i użytkowania pojazdu. Kolejną rzeczą jest koszt finansowania. Często się o tym nie myśli. Myślimy, ok, weźmiemy kredyt na samochód, no bierzemy kredyt na 40 tysięcy i dla nas w głowie jest to, że spłacamy 40 tysięcy, natomiast no, do kosztów takich należy doliczyć odsetki, należy doliczyć koszt obsługi tego kredytu i tak dalej. I w pewnym momencie jest granica, gdzie przestaje to być absolutnie opłacalne. Oczywiście o tym będziemy mówili dalej w dalszych odcinkach tego cyklu. Jest też ostatnia rzecz, o której praktycznie w ogóle się nie myśli, kupując samochód. Jest to rynkowa utrata wartości. Rynkowa utrata wartości samochodu jest też naszym kosztem posiadania. Też jest to coś i pieniądz, którego nie odzyskamy, który wkładamy w samochód, ale nie odzyskamy go przy sprzedaży. Oczywiście nie mówimy tutaj o szczególnych wypadkach typu klasyki, auta, które są kolekcjonerskie i tak dalej, no bo to jest zupełnie inny rynek, zupełnie inna para kaloszy. Mówimy o typowym przypadku. I po podsumowaniu tych wszystkich rzeczy i przy założeniu kolejnego konkretnego czasu, który będziemy ten samochód użytkować, mamy cały obraz kosztów użytkowania naszego pojazdu w pewnej perspektywie czasu. I teraz musimy się zastanowić, czy nas na to stać, czy nas na to nie stać, czy powinniśmy wrócić do deski kreślarskiej i zacząć szukać coś innego, bo oczywiście zawsze można powiedzieć, a jakoś to będzie, natomiast to nigdy nie jest tak, że nie będzie. Rzeczywistość jest bezlitosna i zawsze nas dopadnie, a im lepiej będziemy do niej przygotowani i im bardziej będziemy świadomi naszego wyboru, tym dla nas lepiej, tym użytkowanie tego samochodu będzie mniej stresujące. I w momencie, kiedy zastanowimy się już na tym etapie nad tym, jaki będzie nasz następny krok, jaki będziemy chcieli mieć kolejny samochód, będziemy sobie w stanie również zabudżetować odłożenie jakiejś ilości kasy na to, powiedzmy co miesiąc, żeby w momencie, gdy będziemy kupować kolejne auto, również żeby mogło być naszym wymarzonym samochodem, żebyśmy mogli, nie wiem, skoczyć o markę wyżej, żebyśmy mogli wymienić je na taki samochód, jaki będziemy chcieli, a nie na taki, jaki nam przyjdzie wymienić, no bo po prostu nie będziemy mieli innego wyjścia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że mogliśmy się z Wami podzielić tą wiedzą i mam nadzieję, że komuś, kto będzie kupował auto w najbliższym czasie, ta odrobinka informacji troszeczkę pomoże. W kolejnych częściach cyklu zajmiemy się szczegółowo wszystkimi aspektami, o których dzisiaj w skrócie porozmawialiśmy oraz powiemy Wam, jak na każdym etapie pomoże Wam nasza aplikacja, dlaczego warto ją zainstalować i dlaczego warto do nas dołączyć. Dziękuję Wam wszystkim, idzie zima. Pamiętajcie o zmianie opon, uważajcie na siebie, jest ślisko. To wszystko na dzisiaj. Cześć! Pobierz aplikację Motolog wraz ze swoim samochodem dołącz do naszej motoryzacyjnej społeczności. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie, obserwuj nas na Facebooku oraz zajrzyj na naszego motobloga.